Pierwszy kwartał w grupie Alumetal był dość specyficzny, zarówno pod względem biznesowym, jak i pod względem finansowym. Można powiedzieć, że miał on takie dwa oblicza. Z jednej strony rekordowe wolumeny sprzedaży, bo pierwszy raz w naszej historii 54 400 ton dostarczonych do naszych odbiorców. Jest to rekordowy rezultat, a o tyle ważny i warty podkreślenia, że po danych, które dopływają z rynku, wydaje się, że rynek jednak przeżywa pewne turbulencje. Ma on nawet tendencję spadkową, a Alumetal mimo wszystko o 6% podnosi swoje wolumeny sprzedaży, więc to jest rezultat bardzo dobry. Ale jest też ta strona finansowa, to znaczy niesatysfakcjonujące marże, które zrealizowaliśmy w pierwszym kwartale. I tutaj mamy też dwoistość sytuacji. Z jednej strony kontrakty zawarte jeszcze w październiku, listopadzie zeszłego roku, czyli w okresie bardzo wysokiej presji na marże. Konkurowaliśmy wówczas z hutami, które reagowały naprawdę w atmosferze paniki. Z drugiej strony nowe zamówienia, dodatkowe popyty ze znacznie lepszymi cenami. Wszystko staraliśmy się optymalizować, natomiast no, tak jak wcześniej informowaliśmy, marże pierwszego kwartału nie przewyższyły tych, które dostarczyliśmy w czwartym kwartale 2018 roku. Także pod względem finansowym należy również podkreślić, że wypracowane wyniki pomimo niższej niż standardowa marży EBITDA do tony, wyniki są solidne jak na tą trudną sytuację rynkową i podkreślają, że Alumetal radzi sobie w różnych sytuacjach ciągle dobrze i w miarę powtarzalnie. Inwestycje w grupie Alumetal mają swoją dobrą bazę. Wiemy, co robiliśmy, wiemy, po co to robiliśmy i wiemy, co jeszcze chcemy zrobić. Warto podkreślić, że wydaliśmy już 500 milionów złotych na inwestycje, rozbudowę mocy, dywersyfikację produktową, rynkową, więc w naszej ocenie jest to imponująca kwota i cieszymy się, że wypracowane zyski można przeznaczać na dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa. Nasze inwestycje składają się z wielu klocków puzli. Warto przede wszystkim zacząć od zakładu w Kętach, który jest bardzo ważnym elementem realizacji naszej strategii. W zeszłym roku powiedzieliśmy sobie, że podnoszenie efektywności, optymalizacja produkcji i najlepsze możliwe technologie to jest ten kierunek, w którym chcemy iść. I prace, które w tej chwili trwają w zakładzie w Kętach, są idealnym ucieleśnieniem tych założeń. Już zakontraktowaliśmy najważniejsze urządzenia, działamy z pozwoleniem na budowę. Planujemy w drugiej połowie roku rozpocząć już intensywne prace wraz z dostarczeniem stosownej dokumentacji. Co ważne, zakład w Kętach ma swoje dość specyficzne przewagi konkurencyjnej. To nie tylko tak zwany matecznik naszej firmy, bo tam wszystko się zaczęło i historia ma swój start, ale to przede wszystkim miejsce, gdzie doświadczenie załogi, jej zaangażowanie jest na jednym z najwyższych poziomów. Realizujemy tam wysoką, powtarzalną produkcję. No i oprócz tego rynek, zarówno rynek dostawców, który jest mocno przyzwyczajony do tej lokalizacji, jak i też bliski rynek naszych odbiorców. Drugim puzzlem w naszej układance jest zakład węgierski, również bardzo ważny, bo to nasz najnowszy zakład, również bardzo nowoczesny. Ciągle działamy na zasadzie optymalizacji, podnoszenia efektywności produkcji, ale ten rok zdecydowanie dedykowany jest na intensyfikację sprzedaży, intensyfikację już satysfakcjonujących parametrów wydajności produkcji. Bliskość naszych odbiorców finalnych na rynku zupełnie innym niż rynek polski i radius około 1000 kilometrów. Dlatego zdecydowanie stawiamy na Węgry i na dalszą pracę, żeby Węgry działały jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, budowały nasze wyniki, ale i pozytywny wizerunek i mocną strategię na przyszłość. Trzeci ważny puzzle w obszarze intensyfikacji naszych działań inwestycyjnych to zakład Gorzyce. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku oddaliśmy do dyspozycji produkcji zupełnie nową linię, bardzo nowoczesny
sprzęt do produkcji drutu, zaprawy stopów tytanowo-borowych, które są jednym z najbardziej zaawansowanych produktów oczekiwanych przez rynek aluminium. W tym roku rozpoczęliśmy intensywne próby dopracowywania jakości tego produktu. Stwierdziliśmy, że jeszcze musimy wymienić jeden element linii i lada moment rozpoczną się ponowne próby, aby w drugiej połowie tego roku zdecydowanie wyjść już z mocną działalnością walidacyjną. Ale znowu chciałabym powiedzieć o strategii. Strategii, która mówi nie tylko o intensyfikacji sprzedaży, która mówi nie tylko o tym, żeby podnosić wydajność i efektywność, ale która mówi też o dywersyfikacji, bo to bardzo ważna sprawa w naszej firmie i właśnie inwestycja w Gorzycach pozwala na dywersyfikację zarówno produktową, jak i rynkową. Produktową, bo mamy coś, co zupełnie odbiega od naszej standardowej działalności, a z drugiej strony rynkową, bo tutaj nie automotive jest głównym odbiorcą. Podsumowując, działalność inwestycyjna to przede wszystkim realizacja naszej strategii, realizacja wcześniej przyjętych celów i wykorzystania wszystkich przewag konkurencyjnych, którymi jak do tej pory Alumetal może się poszczycić. W ramach planowanych wydatków na modernizację Kent i przewidzianego budżetu, tak naprawdę na najbliższe kilka miesięcy wiemy, jakimi środkami mamy zadysponować na modernizację zakładu. Obok tego drobne wydatki modernizacyjne w ramach zwykłych nakładów inwestycyjnych odtworzeniowych w zakładach. I biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w obszarze zadłużenia, która jest na bardzo niskim poziomie, relatywnie niskie ceny sprzedaży, które również angażują w mniejszym stopniu ten operacyjny cash flow, czujemy się bardzo solidnie przed wypłatą dywidendy, ale i też solidnie w obliczu tych wymagających momentów, które przed nami rynek automotive aktualnie stawia. Kilka słów o rynku automotive. Mamy za sobą już drugi, kolejny kwartał spadku rejestracji nowych samochodów, co pozwala wnioskować, że jednak zmiana ma charakter troszeczkę trwalszy niż tylko dostosowanie na rynku po wprowadzeniu normy WLTP. Dane napływające z wszelkich źródeł medialnych informują, że poza spadkową tendencją w rejestracji nowych samochodów, ewidentnie spada też produkcja samochodów w Europie. Główny producent, rynek niemiecki, już w marcu zaraportował 14% spadek produkcji. Jest to, no, wprost mówiąc, zdecydowana zmiana. Na tle tej sytuacji Alumetal z rosnącymi wolumenami sprzedaży i z nowymi pomysłami, bo w tym momencie, gdy obserwujemy tak dużą zmienność na rynku automotive, zdecydowaliśmy się też rozwijać inne projekty z naszymi klientami. Mam tu na myśli usługi przetopu, które w tym momencie zmienności, dostosowania i bardzo dużej rotacji, rolowania zamówień pozwalają na bardzo stabilne wypełnianie mocy produkcyjnych i przede wszystkim dyscyplinowanie kosztów produkcji. A to są przewagi, które zdecydowanie chcemy mieć w pełni pod kontrolą i ciągle z nich korzystać. Branża motoryzacyjna, poza tym, że są zmiany w obszarze produkcji, poza tym, że są zmiany w obszarze rejestracji, te zmiany niestety mają tylko i wyłącznie charakter spadkowy w chwili obecnej, jest w momencie dostosowania. I to dostosowanie widać w rodzajach napędów. Już w zeszłym roku udział silników benzynowych w całości rodzajów napędów, jakie są instalowane w samochodach, zyskał 60%. To wszystko dzieje się kosztem samochodów z napędem typowego diesla, a auta z napędem elektrycznym rosną bardzo spokojnie, one rosną, ale to jest tylko 1%. Więc jeszcze raz podkreślamy, że wielokrotnie podnoszone dyskusje w obszarze co z elektryfikacją, co ze zmianą, co do ogólnych trendów na rynku automotive, podkreślamy, w naszej ocenie jest to raczej ewolucja, nie rewolucja. My za zmianami podążamy, staramy się reagować i dywersyfikować też projekty, w których działamy. Podsumowując, bieżąca sytuacja w branży automotive
jest dla nas swego rodzaju cyklem koniunkturalnym, który z pewną cyklicznością wraca. Jak do tej pory z tymi sytuacjami radziliśmy sobie bardzo dobrze i tak chciałabym i w tym roku. Jak to zrobić? Mamy swoje przewagi, mamy efektywność kosztową, mamy dużą elastyczność produkcji, potrafimy reagować szybko, a przede wszystkim mamy tą nadrzędną dla nas sprawę w strategii, czyli sprzedajemy tylko wtedy, kiedy sprzedaż jest rentowna. I ta strategia i ten element strategii jest dla nas naprawdę kluczowy i tym zdaniem podsumowałabym wypowiedź, że bez względu na to, co się będzie działo na rynku automotive, chcemy sprzedawać i maksymalizować udział w rynku, ale tylko pod warunkiem, że każda nasza sprzedaż zarabia.